Siema widzowie, w kolejnym odcinku na kanale Śpimy jak tydzień 22. Widzimy się tutaj z wami i gadamy do was głupoty przez godzinę prawie. No, a żartowo, jaką godzinę, kurwa? Kto to wymyślił, że godzinę gadaliśmy? Nigdy nie było odcinka godzinnego. No bo to miało w No, planie nigdy nie być było. na godzinę, miał zajmować ten odcinek, ale No nigdy nie zrobiliśmy właśnie. godziny, bo ja bym nie Wyobraź sobie wytrzymał rozmawiać z tobą godzinę godzinę. gadać. No Ja bym z tobą właśnie. godziny nie wytrzymał, stary. To jest za mało dla Stary. mnie. Ja potrzebuję więcej. Ja No dlatego potrzebuję cię nagrywamy całe życie codziennie 3 swoje. godziny. Dlatego 3 godziny codziennie po 3 codziennie godziny. No tak, nagrywamy. no bo bym nie dał rady na godzinę z No tobą właśnie. rozmawiać. No właśnie. No. Tak, tęsknię czasami normalnie. Wchodzę na Tak? Discorda, widzę, że nie ma i myślę sobie tak. Szkoda, co? Szkoda. To niezłe jutro myślenie jest. masz. Jutro jest dzień Slayera. Demon JBS Loot Slayer. Slayer. No. Mordo, jestem gejem. Rucham kolegę i się śmieje. Norbert i Paulina mają jutro imieniny. O, Weźcie się, super. spotkajcie Norbert i Paulina i zróbcie tak. Piątkę se przybicie. Mogą sobie przybić. I chciałem powiedzieć tak. Pozdrawiam wszystkich, których warto pozdrowić, czyli na przykład ciebie, bo to oglądasz. Jak to oglądasz, to cię pozdrawiam. Napisz Ja pozdry w też. komentarzu. Tak napisz. Dzisiaj Arek wymyślił taki temat, że szok. Dzisiaj kuchenne lifehacki sobie zrobimy. Znaczy jakieś kuchenne lifehacki, które ja znam. Na przykład trzeba położyć drewnianą łyżkę i nie wykipi wtedy się. Ja słyszałem, że można Nie masłem wykipi się dookoła wtedy. posmarować garnek i wtedy nie wykipi też. Co, zliżesz to później? Czy co? Czy Kot trochę liże. usiądziesz na tym? To jest pułapka na kota, bo koty liżą masło i on takie gorące liże, wtedy język sobie sparzy i ja, skurwysynie mały. No, tak robię. I Nie mam jaki kota jeszcze jeszcze, co. lifehack jest poza tym? Lifehack kuchenny mój na przykład jest Mieliśmy jakieś taki. lifehacki, jak gotowaliśmy ostatnio coś, mówiliśmy, o kurwa, w ty. Coś tak było, ale już nie pamiętam, z czym to było. Ja wczoraj widziałem w ogóle taki lifehack kuchenny, o którym nigdy nie pomyślałem, a on faktycznie może mieć miejsce i jest zajebisty. No jaki? No bo zawsze gotujesz se coś i wrzucasz do garów, kurwa wszystko i se czekasz, aż się ugotuje i tak dalej. No. Myj naczynia podczas gotowania. Koniec, kropka. To jest, No i co? nie było akcentacji na końcu, ale kropka tam jest. No No myj ale to. naczynia podczas gotowania, stary. Czekasz, aż się ugotuje makaron, umyj se kurwa patelnię po mięsku albo coś. No tak robię. Zaoszczędzenie czasu jak chuj. No tak A ja, robię. jak Znaczy, debil, stoję, słucham i muzyki. tak wrzucam do zmywarki, więc tam se Bujam czeka se po głową, prostu na tak se wszystko. bujam głową, o tak robię. I są sobie muzyczki, a zamiast na przykład, nie wiem, umyć coś i mieć No ale pozwolić ja to spokój. wrzucam do zmywarki, chyba że jest mi potrzebne, no to wtedy myję. No to Ale właśnie, jak mi nie można jest umyć do zmywarki. potrzebne, no to wrzucam do zmywarki, to zawsze tak robię. W No, sumie, no, więc. no, no, no. Ale dobra. Mamy Reddita, żeby się wspomóc, jakie są kuchenne Reddit lifehacki. wrzucone przez użytkownika penja23, 3 dni temu. Jakie są kulinarne Pisze. hacki, 3 dni które temu? O, faktycznie. sięgasz? No już tak napisał. Możesz ożywić warzywa, które straciły wodę, czyli wyschły pewnie są takie sflaczałe, odcinając ich brzegi, mocząc je w zimnej wodzie. Sałata, marchew, seler znów będą chrupiące. Ciekawe. Ej, widziałem na TikToku chyba. Tak? I myślisz, że to by No. działało? No to Stary facet. pewnie po jakimś czasie, nie wiem, z godzinę, może dwie. Stary facet od produkcji Here. Najlepsza jest ciepła woda, luka. Następnie schłodzić. Ciepła woda sprawi, że komórki roślinne otwierają się bardziej, by wpłynąć więcej wody. Podczas gdy lodówka twardnieje, aby zatrzymać wodę i zachować chrupkość. Uuu. Czyli w ten sposób, czyli powiedzmy, gdzie około 10-15 minut w ciepłym, może być Tak. mniej, i kilka godzin w lodówce. Zależy od tego, czy próbujesz ożywić zielenie, czy korzenie. Czyli na przykład albo marchew, albo sałatę, zależy od tego. Okej. Następny lifehack jest taki. Wysokiej jakości zestaw nożyczek może zaoszczędzić ci wielu kłopotów. Ja Okej, nie okay, a ja mam mam pytanie. zestawu, mam jedne nożyczki, które faktycznie czasem do czegoś pomagają się, ale nie kroję nimi żywności. Nigdy nie kroiłem żywności nożyczkami. A może są takie nożyczki do żywności, do mięsa na przykład? No, no są takie chyba, ale. I można palce sobie upierdolić. Ale ja na przykład nie wiem, jakąś bazylię, czy coś, jakieś takie przyprawy sobie można pociąć z tego, ale tak to. Co kurwa, marchewkę nożyczkami bym kroił? Cebulę? Nie Ja tak robię, ogórka, wiem. jak mizerię robię, to nie Co kroję go kraść nożem. nożyczkami? Nie, Co ty obieraczką gadasz? do ziemniaków A, taką, no to kurwa, co tak, się no to obiera. nie, I dobra, to robię ma tak. sens. No tak, to ma sens, to ma sens, no Bo wtedy tak. jest taki delikatny ogóreczek. No bo to No. zależy, czy masz tarkę, bo jak tarkę masz, to też ma takie ostrze, długie i też możesz tak przeciąć. No ale to działa tak samo, Można. nie? To jest dokładnie to samo, zasada A działania, ja chciałem więc. zapytać, bo co było pierwsze, nożyczki czy zestaw nożyczek? Bo
Jak co? Otworzyć zestaw, no, bo nożyczki są zawsze przypierdolone do opakowania takim plastikowym rzemikiem. Nożem, musisz też nóż mieć. Jak to obciąć, jak nożyczki są zapięte? Musisz też nóż mieć. Nóż musisz też mieć. To jest, powinno być napisane na opakowaniu, wymagany nóż. Posiadany. Żeby otworzyć. Jeśli twoje jedzenie jest mdłe, to znaczy coś zjebałeś. Nie, mimo że dodałeś soli, brakuje mu kwasowości. Sok z cytryny, sok z limonki lub ocet to łatwe dodatki. No ocet to chuj w ten ocet, ale no, sok z cytryny czy coś dodać? Ty, w sumie ma to sens. Na nie przykład, chuj, bo ocet jest zajebisty. Na przykład jakieś, kurwa, szparagi jakbyś dał, one są mdłe takie, albo szpinak. Byś posolił. Szparagi są mdłe? No są takie delikatne, mdłe. Nie lubisz szparapu na przykład, jak się biła? Nie lubię szparagi. Kto się bił? Ale szparap na przykład, jak nagrywa piosenki? No szparagi. Ale to ci youtuberzy byli, takie youtuberki, no powiedziałeś o szparagach, to o nich mówisz, tak? Mhm. No to właśnie, one fajne piosenki robią. No nie wiem, nie słyszałem. No one robiły Epic Rap Battle polskie. O, to na przykład Królewna jakaś, Lesos jakaś. To fantastyczne. No to nie są mdłe i nie trzeba je solić, one są spoko. Nie? No dobra. Fajne rapy robią. To nie no. Piszmy im niemiłych komentarzy w takim razie. No właśnie, ja nie rozumiem, o co ci chodzi. Używam sosu sojowego w wielu gulaszach i zupach, aby wydobyć pikantne smaki. Na przykład mój Minestrone. O, jedliśmy tą zupę Minestrone, to było to gówno. Co to było Minestrone? Nie no pamiętam, zupa czy... taka była, jedliśmy ją ostatnio na nagrywkach. Zwykle zawiera trochę sosu sojowego. No tak, ja też czasem wolałem, jak coś płynne było, to wolałem dodać sos sojowy niż sól na przykład i mi to bardziej smakowało. Zależy co oczywiście, ale... O, ja na przykład jak gotuję sobie kiełbasę, no, swoją własną, to bardzo często dodawam trochę szczypty wody, zajebiście. Szczypty wody dodaję do tego, no. Do czego? Do kiełbasy na przykład, jak sobie ją smażę na patelni, nie? No. Pokrojoną w kosteczkę, to dolewam wody, dlatego że ta kiełbasa wtedy napęcznieje tą wodą i się tak trochę podgotuje i ma lepszy smak, a ta woda się zniweluje i ten i ucieknie potem. No w sumie tak. I ten. I możesz potem sobie normalnie podpiec i jest taka nie dość, że ugotowana, też czy upieczona i jest dobra w ogóle w chuj wtedy. No fajne. No fajne. No ja tak robię. Fajne, fajne. Albo moim podstawowym narzędziem, bez którego sobie nie wyobrażam życia w kuchni i nie wiem czemu ludzie tego nie mają, kurwa. To raz. A dwa, chłopie, sito. Sito jest tak ratujące życie. Każdy sitko ma sito, to jest podstawa kuchni. No nie mają, moja mama jak nie miała sito i odcedza ziemniaki, kurwa. No nie, no co ty gadasz? Odcedza ziemniaki pokrywką od garnka. To nie jest normalnie sito, no, i wylewa wodę i ja mówię, what the fuck, man? Albo na przykład nie, wie, warzywa, to Borysz. Kuchni. Mówię, what the fuck, man? I na przykład, podstawa, wiesz, ona coś robi, ja mówię, what the fuck, man, cały czas i za każdy raz tak mówię i mówię, kup se sito w końcu. No nie, no u mnie jest sito. I mam jeszcze lifehack, jak kupujecie patelnię, to patrzcie, czy jest na indukcję, czy nie. Czy jest na indukcję, bo ja kupiłem 3 zestawy patelni z Tefala, jakieś takie dojebane, które miałem pokazywać, czy jest upieczone już i tak dalej, z wyjmowaną rączką i w ogóle. I leżą w szafce, bo się nie da na indukcję używać. No skurwysy dojebane, ja widzę. Ja wiem, to jest jakieś żeliwne czy coś, dlatego. Nie rozumiem, jak to jest możliwe, że nie mogą żyjemy w 2023 roku. To jest, że do następnego odcinka przykład, do poprzedniego co był. Rzeczy, które nie będą legalne za 20 lat. Patelnia, która kurwa nie działa na indukcję, no debile jebali, nie? Naprawdę. No nie, no jak żeliwna jest czy jakaś, to nie będzie działać. No dlaczego nie mogą zrobić jednej, która by działała? Tylko no, muszą być są kilka. Takie, no, a dlatego jest to podpisane jest na opakowaniach. Jest podpisane na opakowaniach. Na internecie nie było napisane. No to, na internecie nie było napisane, no to bo niech ja stronę poprawią, to niech stronę poprawią w takim razie. Na no, opakowaniach ja jest. Zrobić. No, a ja wziąłem i rozerwałem mogę opakowanie. A, no to nie mogłem, bo rozerwałem, bo ja zawsze jak biorę coś nowego, to by tak. No widzisz. No a mama się ucieszyła, że dostała patelnię. No i fajnie. Lepiej patelnię niż patelnią. 3 nawet dostała. Nie moje, nie mój lifehack, ale moja żona brązowieje masło, zanim doda je do ciasta z kawałkami czekolady i są to najlepsze cholerne ciastka, które jadłem. Czyli masło podsmażone takie po prostu, tak? O to chodzi? Ja słyszałem, że powinno się najpierw, jeżeli na przykład w przepisie masz napisane, że dodajesz cebulę, a potem czosnek, i trzeba to podsmażyć, to ja powinno się dodawałem, najpierw, no, to ten czosnek powinno się dodawać dopiero w momencie, kiedy cebulka się podsmaży już lekko, bo wtedy bo czosnek ma szybszą temperaturę jakby tego i traci właściwości swoje. To nie wiem, bo ja dodawałem jeszcze, czosnek już dodawałem w momencie, kiedy wlałem od razu oliwę.
To do oliwy zimnej jeszcze dodawałem czosnek, bo to źle, wtedy przechodziło. To no to po chuj tak Pascal UFO mówi. UFO napisał klarowane masło. Nie wiem, co to znaczy. O co mu chodzi? No, to jest inne klarowane masło. To jest coś innego niż podsmażone zwykłe. To jest zupełnie coś innego. A wiesz, że umami po japońsku to znaczy sekutasa za kawałek tego burgera? Tak? No. O. Tak jest napisane. Pozostawienie uchwytu na uchwycie wyczyszczonej żeliwnej patelni, aby każdy, kto mógł ją odłożyć, wiedział, że może być gorąca podczas stygnięcia. Co? To chyba lifehack do tej twojej, kurwa, rączki zdejmowanej tej żeliwnej patelni, co ci nie działa na indukcji. Ale nie rozumiem, o co chodzi. A to jest, czytałeś to, że spróbuję zostawić ciasto gotowe na ciasteczka? Nie. Spróbuj pozostawić gotowe ciasto na ciasteczka w lodówce przez 3 dni przed zrobieniem ciasteczek. Jest jeszcze lepiej. No bo się mieszają smaki pewnie. Mhm. A jest pas tutaj napisane, chyba że to przeczytałeś, to o to ci chodziło. Jeśli przepis mówi, aby smażyć razem cebulę i czosnek w tym samym czasie, nie rób tego. Najpierw posiekam cebulę, a gdy cebula będzie prawie gotowa, dodaj czosnek. Czosnek może być przesmażony i wtedy nabiera gorzkiego smaku. No, widzisz? Nie wiem, nie przeszkadzało mi to jakoś. Ale może tak. Spróbuję następnym razem tak, może będzie lepsze. Najpierw przed gotowaniem wszystko przygotuj. Przygotuj wszystkie warzywa i składniki. Będziesz bardziej zrelaksowany. Czyść na bieżąco, umyj naczynia, czekając aż jedzenie się gotuje. Mniej potraw do załatwienia pod koniec nocy. No. A tu już jak kto woli, to organizacja pracy, a nie jakiś lifehack. O kurwa. To jest długie, mogę czytać. Czosnek potrzebuje wiele mniej czasu niż cebula. No, czytaj. Co? Jeśli twoja funkcja wykonawcza cię zdradza i polegasz na gotowych lub gotowych posiłkach, które można podgrzać w kuchence mikrofalowej, znajdź coś małego, co możesz dodać, aby były bardziej treściwe i bardziej przypominały posiłek. Dodaj posiekane brokuły do makaronu, ramen, płatki kminku i czerwonej papryki są również świetne do wrzucenia. Ugotuj minutowy ryż z kostką bulionową z kurczaka, odrobiną masła, udawaj, że to risotto. Osobistym faworytem jest wrzucenie puszki kukurydzy do miski. To chyba chodzi o to po prostu, że takie szybkie dania jakieś, które udają prawdziwe dania, są z gotowych rzeczy. Osobistym faworytem jest wrzucenie puszki kukurydzy do miski nadającej się do użytku w kuchence mikrofalowej i zmieszanie z garścią przypraw do taco. Jeśli tanie też sprawdzić trudność, użyj papierowych talerzy i bambusowych sztućców. Pałeczki jednorazowe są bardzo tanie, bla bla bla. Kiedy zmagasz się z depresją, zmęczeniem lub czymkolwiek, co utrudnia dbanie o siebie, chodzenie na skróty nie jest lenistwem, ale sposobem na przetrwanie, aby te bardziej zniechęcające zadania były trochę mniej przerażające. No. Jeśli robisz zupę lub smażysz z dużą ilością warzyw, posmaż je trochę przed dodaniem innych składników, cebula przez przezroczysta, bla bla bla. Myślałem, że więcej będzie jakichś takich szybkich dań do zrobienia. Ja to po prostu kurwa, jakiś basic, coś, dodanie paru przypraw. Ja coś miałem jeszcze powiedzieć. Zupka chińska homemade. Kurwa, zapomniałem, a miałem coś ci powiedzieć. A to czytałeś, czy nie? Zawsze wyjmuję ciastka z piekarnika. Nie wiem, czy to coś, pytałeś mnie coś o ciastka, czy czytałem, ale nie wiem, czy to było to. Tak, tak, chyba tak mówiłem. Że jeszcze się gotują. Nie, zanim powinny wyjść, kilka minut wcześniej je wyjąć z piekarnika. Wtedy będą ładne i miękkie. Kurwa, ja coś miałem. To z jajkami też tak można na przykład zrobić, żeby je... Jak na przykład ugotować robisz... mniej, ale ich nie studzić, tylko same wtedy będą trochę dochodzić, tak? Bo ja czasem... Co? No bo czasem na przykład jak na miękko robię, albo tak półmiękko, to je gotuję z 5 minut. I później od razu pod zimną wodę daję, żeby się nie stwardniały. A można też je zostawić, wtedy będą... Też dobre, też tak robię czasem. Nie stwardnieją. A można na przykład ugotować parówki w wodzie, a potem, żeby wody nie marnować, sobie herbatę zrobić. No. To jest dobry lifehack. Ja tak robię często. Można. A jeszcze mam lifehack przykład... taki właśnie co do gotowania parówek, żeby najpierw, nie po ugotowaniu, tylko przed gotowaniem zdjąć tę folię. Bo kiedyś zrobiłem tak, że właśnie po zdjąłem i się rozjebała parówka cała. To się zdejmuje przed? Ja zawsze po. No właśnie ja przed nie, zdejmowałem nie. I wtedy nie rozpierdala się parówka. Znaczy ja to na talerzu kroiłem sobie i buzi wyciągałem tą folię. A tak tubkę taką robiłeś, jak taki czekotubka tak. Z parówki. No, tak robiłem. No, też tak można. Albo na przykład jak jajecznica się robi, to ja słyszałem, że niektórzy ludzie tę skorupkę wyrzucają, a ja to robię ze skorupką jajecznicy, bo ta chrupka jest fajna. No taka fajna, jak chipsy.
No jest. I to jeszcze białko ma fajne. No. Zdrowe. No. Zdrowe chipsy. Właśnie. Lifehack na zdrowe chipsy. Tak, ja jeszcze. Albo na przykład jest taki lifehack, że jak kupujesz, masz pizzę mrożoną i ci nie smakuje na przykład, ale smakuje ci ciasto z niej, to możesz na przykład kupić sobie margaritę i składniki dodać samemu swoje z domu i ty lepsze składniki masz, bo te składniki. Ej, no to jest fajne. No, no, to jest tak fajny lifehack. Kupujesz margaritę i szynkę na przykład i masz lepszą szynkę na pizzy niż taką kurwa chujową, nie? Albo salami. No, no. To fajne. No. Z pieczarek sam można kroić. Albo na przykład. Jeżeli nie lubisz sos czosnkowy, ale na przykład ten z pizzerii jest chujowy, to w domu jak się zrobi samemu, ja pierdolę. To jest taki śmietana, jak z pizzerii, dobry. Śmietana, majonez, suszony czosnek, taki posypać. Ja jogurt i majonez jebane. Chyba dawałem. Albo jogurt, no. Jogurt, majonez. Mega, mega, jeszcze mega czasem dobre. Dodawałem koperku trochę, bo tam też w pizzerii dałem tego koperku. A na przykład jak jesz pizzę, masz też tak, że jak jesz pizzę, jest sos czosnkowy? Nie, oregano chyba, nie koperku, kurwa. Koperek też czasem dodają. Też czasem. Różnie. Masz na przykład tak, że jak jesz pizzę i zjesz z sosem czosnkowym pizzę w nocy i potem się budzisz co chwilę w nocy, bo ci się chce pić, nie? Po czosnku. Mm. No tak, to jest kapeć w mordzie jest. Jest na to sposób. Ja znalazłem. Jaki? Można sobie wypłukać buzię płynem do mycia na tych zębów Listerin i wtedy nie. Jeszcze się nie ten. Tak, działa no, to. No mi to nie działało. Działa w chuj. Mi nie działało. To polecam. Umyć zęby przed snem na przykład. No właśnie działa. Na mnie nie działało. Dlatego nie myjesz? No. I tak nie działało. A mi na przykład nie smakuje sos cząstkowy, ten taki skupiony, on jest ohydny. Taki plastikowy jest. Z plastiku, no. Niedobry. Nie kupiłem jeszcze chyba nigdy sosu czosnkowego, który by był dobry. Tylko wszystkie są obrzydliwe takie. No bo plastikiem walą, bo są... Ale no. Poczekaj, jak jest szklane... Nie, też są takie same. Nie, to są takie same, bo to oni tak po prostu sztucznie smakują. Nie jest tak, że z plastikiem, tylko one tak sztucznie smakują. Tak samo ten granulowany czosnek. Lepiej sobie samemu czosnek do ręce jebią później albo wszystko, ale no lepszy jest ten zwykły czosnek niż ten granulowany. Jest też taki właśnie niedobry. I wtedy jak zrobisz sos czosnkowy z granulowanego, to smakuje tak samo jak właśnie ten z puszki, ten z pudełka. Ja słyszałem jeszcze o tym, że na przykład podobno dużo taniej wychodzi, jak kupisz sobie kilo przyprawy zamiast szeszetki przyprawy. To znaczy, teraz no, dobrze zrozumiem, na przykład papryka słodka, lepiej do Turcji szeszetka kosztuje tam kurwa, kupić, nie wiem, na kilowagę. Z 5 zł, a na Allegro możesz kupić kilo tej przyprawy i masz kurwa kilo w domu i nie kupujesz tego praktycznie w ogóle, jest taniej w chuj, podobno się przeliczy. No, no. Pewnie też na kilogramy przyprawy kupować. Nawet niezłej jakości mogą być lepsze niż te takie kupowane. I jak są takie słoiczki dobrego. Tak. No i to można przesypać na przykład. I sobie możesz przesypać do słoiczka z IKEA, ja tak mam. Tylko problem jest taki, że nie dałem sobie etykiet i teraz nie wiem, czy to jest cukier, czy sól. A miałeś sobie dać, a nie, bo kupiłeś takie w Action czy w Tedisie do przyklejania no to tych i rozjebałeś. Było. To było zjebane. No bo to się każdemu rozjebało. Kupiłem drukarkę do etykiet w Action. I za pierwszy raz, jak chciałem coś wydrukować, to się rozpierdoliła, złamała mi się w rękach. Miałem takie, ja pierdolę, co to za gówno. I najlepsze jest to, że znalazłem to na TikToku, ktoś też robił recenzję, też mu się rozpierdoliło w rękach. No, zjebana jest ta. Prosty lifehack, sprzątaj podczas gotowania, no to też mówiliśmy. Noże, zaopatrz się w dobre noże i ostrzałkę. No, ostrzałka jest OP i dobre noże. To tak, fakt. A ty używasz ostrzałki chyba, nie? No. Z IKEA, co bo prawda, bo z IKEA, ale jest OK. Niezłe. Ja też nie potrzebuję jakichś kurwa noży, nie wiadomo jakich. Ktoś napisał, że jeżeli nie lubisz warzyw, ale chcesz je pokochać, pokochać, to można je upiec. Pieczone warzywa są ambrozją no. Smaków, smakują niesamowicie, nie wymagają praktycznie żadnego przygotowania i pasują do wszystkiego. Jako dodatkowy hak, często gotuję korzenne warzywa przed pieczeniem, jeśli próbujesz uzyskać chrupiącą powierzchnię zewnętrzną. Gotowanie czegoś jest jak coś takiego jak ziemniak, podgrzewa go równocześnie i potraktuje utratę wilgoci przez parę. Gdy pozwalasz mu ostygnąć, rezultatem jest suchy ziemniak, który będzie jeszcze bardziej chrupiący i wymaga mniej czasu w gorącym piekarniku. Mhm. Na przykład ja tak lubię... robiłem, ja tak często robiłem, że wszystko w ogóle wrzucałem, robiąc taką mieszankę, na przykład kroiłem sobie kurczaka, przyprawiałem. No nie do końca zapiekankę, właśnie ziemniaki, jakieś warzywa, paprykę, cukinię, czy tam jakiś bakłażan, coś sobie po prostu kroiłem w kostkę, czy w plasterki, to wszystko. Wrzucałem do piekarnika na 40 minut i wszystko było gotowe i miałem talerz żarcia.
No tylko ryż trzeba było sobie dogotować osobno na przykład do tego i klasa. Chociaż nie, no jak robiłem ziemniaki, to nie robiłem ryżu. Więc... Więc właśnie. Idąc dalej. A, ja chciałem powiedzieć, że ja na przykład nie lubię spieczonych warzyw, strasznie mi nie smakuje. Ja nie rozumiem, jak można to jeść w ogóle. No. Bataty, kurwa, frytki z batatów na przykład. To jest takie kurwa... Nie, no ja to jadłem też, czasem sobie nawet robiłem, ale... Słodkie takie kurwa... No jest słodkie, no bo to nie jest tak, że zamiast frytek takich zwykłych, tylko tak jak musisz mieć smaka na to po prostu, no to jest specyficzne bardziej. Ale nie, złe, na przykład pire też sobie robiłem z batata i było też pycha. Ja nawet lubię czasem. Ale trzeba mieć na to smaka akurat, bo to jest inne niż zwykłe ziemniaki, nie? Ciężko to ziemniakiem nazwać. Tutaj są jakieś lifehaczki. Lol. Zastąp olej roztopionym masłem. Tutaj się zgodzę akurat, bo masło ma inny smaczek. Mniejszą temperaturę smażenia ma. Ma ambrozję smaków dodaje, nie? Że jest taka lepsza. Mm. I na przykład... Tutaj jest też napisane mleko zastąp wodą. Nie rozumiem tego. Jak to mleko zastąp wodą? Kurwa, z wodą zrobić? No właśnie. Co jak są płatki z wodą? Nigdy nie próbowałem. Nie wiem. Przecież ja kiedyś płatki jadłem chyba. Kurwa, głupi pomysł. Spadłem i zrobiłem to. Byłeś płatki z wodą dobre. No tak samo, ja nawet białka nie lubię z wodą za bardzo, wodę z mlekiem zrobić jakimś mniej tłustym. Albo białka jest niedobre, a Gaminade z mlekiem próbowałeś? Nie. Ale to mogło być spoko tak całkiem szczerze. Na przykład gdybyś miał jakiś peach, na przykład smak, to by smakowało jak shake taki fajny. No jak shake by smakowało pewnie, no. No to ma sens w chuj moim zdaniem. Musisz spróbować kiedyś. Nie wiem, czy ma. W sumie kawę się pije z mlekiem, to kurwa. No właśnie, a wtedy masz kawowy, tak? Gaminade? Nie, nie ma. Nie ma. Owocowe są tylko. Okej. Okay. Ale wtedy by pasowało, no takie frappe sobie można zrobić. Tak, no kurwa. Dodaj dodatkowe jajko. Nie rozumiem tego też. Zawsze robi wielką różnicę. No zależy od czego. Prawie każda zupa może użyć małej kropli soku cytryny. Czyli co lepiej będzie z cytryną? Pomidorówka, kurwa, z sokiem cytryny? No nie, chyba nie. Dobra, rosół to może już bardziej, ale... To co przeczytałem to było do ciasta, że zastąp mleko wodą, dodatkowo jajko, doda ci zastąp olej masłem. No widzisz. Rozgrzej, za każdym razem rozgrzej piekarnik, rozgrzej patelnię i rozgrzej olej, kiedy podsmażam warzywa. A czytałeś o brownies? Nie, ale czytam to. Sorry. Podsmażam warzywa, pokroję cebulę, paprykę itp. Najpierw je przygotowuję, dodaję sól do miski, pozostają 10-15 minut przed dodaniem warzyw na patelnię. Sól wyniknie w warzywa i wypchnie wodę. Warzywa smakują lepiej, zajmują mniej czasu na obsmażenie i nabranie koloru. Nie próbowałem tego nigdy, ale ciekawe, czy to prawda. Do brownies używam Jacka Daniels zamiast wody, dodaję niesamowitego dymnego smaku, ktoś napisał. Czego dodaję? Zamiast wody Jacka Danielsa. Ej, dobre by to mogło być, no. Dodaje się wodę do brownie? No, z tego co wynika, to tak. Chyba. Ktoś napisał, że ogromną ilością czasu byłoby zapomnienie o ciasteczkach i po prostu usiądnięcie sobie z butelką. Ale jest jeszcze inny lifehack, że podczas krojenia można pod deską do krojenia umieścić wilgotny papierowy ręcznik i to zapobiega przesuwaniu się deski podczas krojenia. Ja mam lepszy lifehack. Są też takie deski z tym po prostu. Antypoślizgowe. Mam taką deskę mam do krojenia, taką z Ikei, ona jest dojebana, używamy ją na jemy. Deska. No tak, ona też się nie przesuwa, nigdy nie miałem tego problemu, żeby się deska przesuwała. Ale ta deska jest dopierdolona, bo ja na przykład w domu, kurwa, czekaj. U mnie w domu zawsze było tak, że ja byłem mistrzem krojenia i zawsze krojem na blacie. I zawsze było krzczane, kurwa, weź deskę, bo blat zniszczysz. Ja mówię, no dobra, chuj. I brałem ten i kroiłem to jabłko czy coś. I tak mnie to wkurwiało, że jak sobie zamieszkałem sam, to sobie kupiłem deskę taką dużą z Ikei. I ta deska stoi cały czas w kuchni i za każdym razem jak coś chce kroić, to sobie kroję na tej desce. I jest to zajebisty life, jak fajna moim zdaniem. Jest ta deska. Taka bo wielka. Masz wypierdolone we wszystko. No, jest fajna. No. Jeśli twoje zamrożone jedzenie ma instrukcje gotowe od rozmrożenia, przenieś je z zamrażarki do lodówki dzień wcześniej. Aha. Prawie zawsze będzie lepsza. O, może. A ja teraz wpadłem na pomysł na lifehack. No, jaki? Ketchup by działał.
Jak? Jak na przykład robisz jakąś sałatkę, albo nie wiem, łazanki, albo coś, co wymaga tego, że jak już masz te składniki w garnku, to chcesz je przemieszać, to czemu ja to zawsze mieszam łyżką, jak debil, zamiast przykryć to, po, wiesz, tym i se potrząsnąć? No można też tak przecież. Lepiej by było chyba. No jak wolisz chyba. Tak też można. Twoja inwencja twórcza. Ciasto czekoladowe w pudełku. Zamiast wody użyj schłodzonej, parzonej kawy. Bardzo wzbogaca smak. Robię też brownie z pudełka. To będzie kawowy smak wtedy miało. Tiramisu. Jest, mam długie, mogę coś długie, tak? No czytaj. Jest autorka książek kucharskich, która się nazywa Rona Welish. Ona prowadzi szkołę gotowania The Purple Kale, która sugeruje takie rzeczy. Wszyscy jesteśmy zajęci i potrzebujemy skrótów, więc poświęć godzinę lub dwie w niedzielę po południu, aby pracować smaki w przedmiotach. Więc w ciągu tygodnia wystarczy połączone smaki. Wyciągnąć. I oszczędzić czasu na przygotowanie i sprzątanie. No ale jak, w jaki sposób? Możesz ugotować całe główki czosnku, włożyć wszystko do garnka, tyle wody, aby przykryła gotu, następnie... Nie, pierdolenie jakieś, kurwa, książkowe, długie, nie chcę mi się tego czytać. Dziwne to jest. Ja widziałem to kiedyś, to co teraz mam zamiar przeczytać, ale zależy do czego. Zamroź wszystko z płynem, jeśli masz tego nadmiar, chyba o to chodzi. Otwórz koncentrat pomidorowy i potrzebujesz kawałek. Trochę go, na przykład łyżkę, to możesz zamroź resztę puszki w spłaszczonym zamku błyskawicznym. W razie potrzeby odłam kawałek i dodaj. Nie, ja widziałem kiedyś coś takiego, że zamrażali właśnie różne rzeczy takie potrzebne, typu właśnie jakiś koncentrat pomidorowy, jakiś duperelec, tak zostają, albo na przykład kawę w tej pudełku do kostek lodu i wtedy bierzesz sobie kostkę lodu, wrzucasz ją na przykład do gorącego czegoś, na przykład kawę do gorącego mleka, tą kostkę byś wrzucił i masz kawę od razu gotową. Coś tego typu. Albo na przykład kostkę kurwa koncentratu pomidorowego i wrzucasz go sobie na patelnię. No robią tak. No widziałem z coś takiego. Z bazylią i z czymś, nie? Z warzywami. No, że taki, no tak jakby po prostu miks. Instant. Instant, żarcie zamrożone, tylko że samemu co to masz zrobić, no. Coś tego typu. Kup dodatkowe miejsce na iCloud do przechowywania koncentratu pomidorowego. Lifehack. Super. Ej. Natrzyj surowy ząbek czosnku na kawałku zamrożonego chleba, aby zrobić szybki chleb czosnkowy. Że co? Jeżeli masz zamrożony kawałek chleba i natrzesz go czosnkiem, tak się rozmrozi, to będzie chlebem czosnkowym. Tak? Nie wiedziałem o tym. Że podobno zamrożony chleb działa jak tarka dla czosnku i że można go łatwo tam... No jakby nie patrzeć, to tak, no bo... No w sumie jest, tak, no. No może to być jakiś lifehack. Zamrozić pozostałą pastę pomidorową z puszki na jedną łyżkę stołową do wykorzystania na później. Aha, no to jest to, co powiedziałeś. O, ktoś zrobił właśnie też ten, że na przykład karamelizowana cebula robi się długo, więc też można kupić taką wielką torbę cebulikę, skaramelizować całą naraz, podzielić na porcje, zapakować pojedynczo, a następnie sobie rozmrażać. Ja tak kapustę zrobiłem. Kupiłem jedną dużą, pokroiłem i mam w woreczkach zamrożoną cały czas. No to widzisz, to wykorzystałeś ten lifehack. Właśnie o to chodzi. O, a tu ktoś napisał, że jedzenie jest mdłe, dodaj sól. Jeśli smakuje dobrze, ale czegoś brakuje, dodaj kwas, sok cytryny, ostry sos, jakiś rodzaj octu itp. Jeśli w jedzeniu czegoś brakuje, to moja lista rzeczy do wypróbowania. Sos siostry Weishers, co to jest, kurwa? Sos vinaigrette. Tak? Nie wiem. Sok cytrynowy, brązowy cukier, papryka lub chipotle. No, ma to sens. Też zawsze, jak mi czegoś brakowało, to dodawałem papryki ostrej. A ktoś trochę napisał, soli albo sosu sojowego. Że gotowanie rzeczy w bulionie zamiast wody sprawia, że jest game changerem, na przykład ryż albo ziemniaki. No ja tak robiłem czasem, ale to nie wiem, czy zbyt zdrowe jest. Dobre jest, na pewno jest zajebiste. Podczas puree ziemniaczanego zamiast w wodzie gotować w bulionie z kurczaka. Ziemniaków nie próbowałem w bulionie gotować, ale też by były dobre. No, to po prostu jest dobre, więc... No, mi się wydaje, no, że... Nowe.
Jeśli przygotujesz pikantne danie z rozgniecionym mielonym czosnkiem, zachowaj trochę świeżego czosnku i wymieszaj go z daniem tuż przed podaniem. Świeży czosnek jest lepszy niż ten ugotowany. No ciekawe. Bo no, niezłe. Kostka lodu na środku pozostałego ryżu przed włożeniem go do kuchenki mikrofalowej sprawi, że ryż znów stanie się miękki i puszysty. To fajny lifehack, jeśli działa. A na przykład na pizzę z poprzedniego dnia, jakbym włożył kostkę lodu, też by działało, tak? Nie wiem. Trzeba spróbować, żeby odgrzewać coś. Tutaj jest napisane, żeby opłukać słoiki z sosem odrobiną wody. Ja tak często robię właśnie. Że jak mam jakiś sos, dolewam wody, zakręcam, napierdalam, no tak. Potem wlewam to. No tak, tak, tak. To tak działa, no. Zieloną cebulkę można dodać prawie do wszystkiego. No tak jak ostrą paprykę. Mokry ręcznik papierowy wokół większości rzeczy, które wkładam do mikrochalówki. Na przykład dzieci uwielbiają te zamrożone naleśniki, kładę je na bezpiecznym talerzu do kuchenki mikrofalowej i przykrywam wilgotnym ręcznikiem papierowym. Brak twardych, paskudnych krawędzi, które trzeba odciąć. Smakują świeżo bardziej. Na przykład odgrzewana pizza też by to działało podobno. Przygotuj dobrze rozgrzaną patelnię z odrobiną oleju i oczywiście połóż pizzę stroną do dołu. Pozwól gotować, żeby się zarumieniło. Następnie przykryj patelnię pokrywką i wyłącz ogrzewanie. Dodaj odrobinę wody i przykryj, pozostaw to podgrzej i ponownie roztopi ser. To jedyny sposób na prawidłowe odgrzanie pizzy. To absolutny game changer. Lubię wszystkie poprawki na mojej pizzy. Nawet... Wtedy wychodzi tak, jakby ją właśnie zamówiła. Nie zrozumiałem za bardzo, ale... Czyli, że odrobina oleju, rozgrzana patelnia, kładziesz pizzę, trochę się rumieni, następnie przykryć, już bez ognia, dodać trochę wody, nie będzie mokry spód, kurwa? Gdzie tą wodę dodać? Nie wiem. Może tak naprawdę troszeczkę tylko i przykryć, tylko kropelkę. Ktoś napisał, żeby używać termometru do mięsa. Używałeś kiedykolwiek? Termometru? Nie. Ciekawe, jak to działa. No, może to by miało sens jakiś. A aż tak, to nie ma się co bawić, to kurwa. Ja pierdolę, co? Moje dzieci uwielbiają jajka na twardo. Teraz robię je we frytkownicy. Odkąd to robię, nie miałem trudności z ich obieraniem. O! Nie smaż bekonu na patelni, umieść paski na blasze do ciastek, czemu? No po prostu, no dobra, no zwykłej blasze takiej na papierze do pieczenia i do piekarnika na około 400 stopni? Nie, chyba tych in, a nie, mają Fahrenheit, to tak, to tam no full pewnie piekarnik i na folii do pieczenia papierze, wtedy lepsze. No ma to sens, to było, no w sumie dłużej czasu. Kanapki smakują lepiej pokrojone w trójkąty. A, bo oni mają chleb tostowy, to oni mogą sobie tak... No ty też mógłbyś w sumie, ale... Co, jakbyś taki żytni ten kwadrat... Nie, wiem. To obojętne chyba. Łatwiej się je, no bo masz równe końce prawie. Łódka z kurczaka podobno są lepsze niż piersi z kurczaka dla większości przypadków. Ktoś napisał, że jak ci wpadnie skorupka z jajka do potrawy, to żeby ją wyjąć, użyj innej skorupki jajka. No. Co jest MSG? Worek MSG, szczypta MSG może być naprawdę pomóc wypełnić danie. Nie wiem. Skrobia? Wlej trochę wody z makaronu. A, to robiłem, no tak, że wlej trochę wody z makaronu do sosu, do spaghetti, trochę ją zredukuj przed podaniem. Skropia pomaga sosowi przyklejać się do makaronu i tak naprawdę powinien się już kończyć makaron w sosie. No, to tak robiłem. Nie wiem, czy dlatego, ale tak Pascal powiedział. Tu jest napisane skurwiele z MSG. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego jedzenie w restauracji smakuje tak dobrze? No właśnie, dlaczego... to jest to MSG.
Niektóre potrawy są tak bogate w smak, dlaczego po prostu nie możesz przyrządzić tego jedzenia z glutaminą sodu, kurwa? MSG. Jest to całkowicie bezpieczny w umiarkowanych ilościach, naturalnie występuje w wielu produktach spożywczych i dodaje pysznego smaku twoim potrawom. Co to mi jest się wydaje, MSG? Że to jest glutaminą sodu, no. To można też kupić. No to poprawi smak. Glutaminian sodu z własnym smaku, MSG. Kosztuje 7 zł, stary, za 200 gram. No. Kurwa, jak to smakuje glutaminian sodu? Chciałem to zjeść. No jak pewnie wyobrażam sobie, że jak sól albo jakaś wegeta. Ale nie wiem, no z takiego... Mi się wydaje, że tak wiesz, tak troszeczkę taką szczyptę można, no to ale na chuj to jest... dodawać. To jest dziwne, że możesz dodawać sobie do potraw glutaminian sodu, a wszyscy kurwa na wszystkich potrawach wszędzie jest napisane, że bez glutaminianu sodu jest. No bo to nie jest zdrowe, no ale w dużych ilościach, no. No ja tam, ja wolę w ogóle nie dodawać. Soli też mało co dodaję. Na chuj to jeść. Jeśli kroisz kurczaka lub inne mięso, które się psuje, włóż skrawki do torby Ziploc i włóż je do zamrażarki na dzień śmieci. Generalnie jak mięso w sumie kroisz i na przykład, no bo jak kroisz mięso i je wypierdalasz do worka na śmieci, to ono zaczyna pierdolić po dniu i jebie. A na przykład nie masz po co wynosić śmieci na następny dzień, tylko za tydzień na przykład chcesz sobie wynieść. To możesz je właśnie do zamrażarki włożyć te skrawki, zamknąć w torbie i wtedy nie będą jebać. O, to fajny lifehack. Hej, pozostawienie fasoli w wodzie przez przynajmniej 12 godzin przed gotowaniem pomoże uwolnić gazy, dzięki czemu będą zachowywały się lepiej w twoim brzuszku i nie będą powodowały nadmiernego wzdęcia. Bo tak moja mama tak zawsze robi, że w sumie groch mączy. Moja też. Dzień przed. Moja mama to robi, aż nie pierdzieć, okej. Zastanawiałem zawsze, co to tak kurwa, a tutaj już wiem, o co chodzi. Boczek ktoś do frytkownicy, że można wsadzić, też napisał. Bekon z frytkownicy. Pieczony ziemniak, 3 do 5 minut w kuchence mikrofalowej przed włożeniem do piekarnika. No ale jak takie ma kawałki małe kroiłem, to też mi się to robiło dobrze w piekarniku. Na 40 minut dawałem tam, nie, 200 stopni czy coś. Kurwa, wszyscy piszą o tym bulionie z ryżem, jestem ciekaw, jak to smakuje. No ja to jadłem z czasem sobie, dobre to jest, no. Dobre, dobre. Napisał pić wino. No fajny lifehack. Fajnie się pije piwsko, jak się gotuje. No właśnie. To są właśnie siema. Fajne lifehacki, siema.